Dzień dobry, z tej strony Sebastian Tatarek. W branży usług beauty, czyli tak zwanej branży beauty i health, działam już od ponad 20 lat. Mam tutaj na swoim koncie wiele ciekawych projektów poprzez wprowadzanie produktów na rynek, otwieranie klinik, salonów kosmetycznych, poprzez inne innowacyjne, ciekawe przedsięwzięcia, które właśnie dotyczą bezpośrednio tej wąskiej dziedziny. Wąskiej, nie wąskiej, tutaj oczywiście działa wiele przepisów, to jest tej branży beauty and health. Także działam na rynku już niedługo będzie po 20 lat. No i od 5 lat już mam przyjemność współpracy z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o moje motto zawodowe, to nie mam takiego jednego głównego, bo takie motto mam kilka takich motto, które można odnieść do różnych sytuacji. Oczywiście mam takie jedno wiodące, które zawsze mam gdzieś z tyłu głowy, bez względu na to, gdzie jestem, co robię. Jest to właśnie takie korowe motto: wiedza, doświadczenie, obustronne zrozumienie podmiotów w ramach różnych projektów i monitoring rynku. To są kluczowe fundamenty ku temu, żeby każdy biznes odniósł sukces. To jest moje główne takie przewodnie motto. Dlaczego mówisz? Tak naprawdę na uczelni, na Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wykładam kilka modułów i tak się składa, że akurat wszystkie te moduły, które wykładam, są, powiedziałbym, bardzo przyszłościowe. Wykładam m.in. moduł outsourcing, czyli produkcja kontraktowa kosmetyków oraz towaroznawstwo. I no, tutaj są to, powiedziałbym, takie dosyć kluczowe moduły, bardzo przyszłościowe, co wynika z tego, że ta branża, ten przemysł kosmetyczny w ostatnich latach bardzo intensywnie się rozwija, powstaje wiele nowych podmiotów, wiele nowych marek, nowych produktów, więc akurat z tego powodu jestem bardzo dumny, że prowadzę te moduły, które są takie bardzo przyszłościowe i które na pewno są dla każdego studenta przydatne. Naszym przyszłym studentom. Przede wszystkim to, co chciałbym życzyć studentom obecnym i przyszłym, to to, żeby odnaleźli w sobie pasję, taką prawdziwą pasję, którą będą potrafili później przekuć właśnie w swoją karierę zawodową. I tutaj chciałbym podkreślić, że właśnie Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, i nie jest to żadna tutaj taka reklama, mówię to jako praktyk, jako osoba, która też współpracowała z uczelnią na wielu różnych podłożach. Uczelnia ta jako jedna z nielicznych daje bardzo duże możliwości, natomiast jest bardzo istotne to, żeby sam student, żeby studenci zrozumieli, jakie oni mają potrzeby, żeby zbadali, jakie są ich mocne strony, słabe strony i jeżeli zgłębią te informacje, tą wiedzę, to będą właśnie potrafili wykorzystać w pełni potencjał, który daje ta uczelnia.